Siemanko moi drodzy, ja jestem Yubi i zapraszam was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Crystal All. Pamiętacie pewnie tego Snorlaxa z ostatniego odcinka? No już go nie ma, pozbyliśmy się go. No to teraz trzeba wejść do tej właśnie Diglett Caves. W ogóle wymieniłem sobie jednego Pokémona, Ampharosa wywaliłem, mamy Squirtla, chcę sobie mu wbić level, tak żeby ewoluował w niedalekiej przyszłości w Blastoise'a. I już jakiś Pokémon, już nas jakieś tutaj złe dranie, oczywiście Diglety. Digletów nie można było nigdzie wcześniej spotkać, jak się nie mylę. Dlatego sobie z chęcią złapię tego Pokemona. Proszę bardzo. Może od razu by się dało Dugtrio złapać. Aczkolwiek wątpię, żebym go spotkał, ale chyba też jest taka szansa. On jest rzadki tutaj, ale da się go spotkać. Więc jakby się dało. O, to już jest koniec tunelu? Kiedyś był chyba dłuższy w innych wersjach. Tu jakiś króciutki. Ale, no dobra. Tu chyba jest domek, w którym można wymienić się. Czyż się nie mylę? Chyba tak jest. Give you a present. Nie, jednak nuggeta dostaniemy, czyli złoto. Okej. Okay. No spoko, wchodzimy do czyjegoś domu, a ten nam mówi, że dam ci prezent, dostajesz tego to nuggeta. Troszeczkę złota. O, Carbos jeszcze. Też się przyda. W ogóle dzisiaj jest niedziela, ja to nagrywam. Więc widzicie to na pewno w inny dzień. Oczywiście, bo lubię do przodu sobie nagrać. No i uznałem, że... Co tam mam? Teraz trzeba expić Crystal All, mam na niewielką ochotę, a z tego powodu, że mam na niewielką ochotę, to zamierzam dograć jak najwięcej, może nawet przejść. No w niedzielę, niedziela to taki dzień wolny i można sobie troszeczkę nagrywać i myślę, że jeżeli będzie mi się dość mocno chciało, to mogę spełnić właśnie, spełnić to i nagrać całą tą serię już do końca. Proszę bardzo, Squirtle level 13, o i Water Gunna chce się uczyć. Water Gun, zamiast Tackle, w sumie to po co mi Tackle? I tak z tego Pokemona nie będę korzystać. Raczej nie ma co na to liczyć za bardzo. Kolejny Charizard pokonany i kolejny Bedrill. Nie no, nie ma sensu pokazywać wam walk z Bedrillami. Szczególnie... O cholera! Przez przypadek zastopowałem jego ewolucję. O fuck. A już by ewoluował. Genialny jesteś, Yubi, genialny. Tutaj jest oczywiście sala, jeżeli się nie mylę, to Brock tutaj rządzi. Tak jest, Brock. Na pewno znacie Brocka. W końcu jest to jeden z głównych bohaterów anime. I na pewno... O, jest jakiś koleś. Może tutaj ognistym jednak Charizardem nie pogramy sobie. Raczej użyć wolę Dragonite'a, który zna Surfa. On może bardziej zaszkodzić. Ale że tylko jeden trener tutaj chroni tego naszego drogiego Brocka. No cóż, no niech będzie jeden. Wiecie, specjalizacją kamiennych Pokémonów jest zwykła defensywa, jednak ja będę korzystać z Surfa, który bazuje na specjalnym ataku. A te Pokémony kamienne i ziemne, no przyznajmy szczerze, no nie mają zbyt dużej specjalnej obrony. Dodatkowo działa to dwa razy efektywnie na nie, no to powinny padać w miarę szybko. Nie wierzę, żeby jakoś się w miarę trzymały. Proszę bardzo, Sand Slash pada dość szybko, bo teraz będzie ewoluował nam w końcu. Przez to, że przez przypadek zastopowałem, to teraz ewoluuje. No to sobie na powolutku zobaczmy, jak on ewoluuje, teraz nie przerwę przez przypadek. Bo jakby ktoś nie wiedział, ewoluowanie można przerwać klikając B przycisk, czyli... O, aj, zapewne widget napisał, bo jest godzina ranna, pewnie wszedł, on wcześniej wchodzi na Hamachi. Ale cóż, teraz niestety nie mogę z nim rozmawiać, bo nagrywam. I proszę bardzo, mamy... Aha, właśnie miałem przycisk B normalny, czyli na klawiaturze macie to jako przycisk X zwykle. No i jest, rozmawiamy z ekspertem od Pokemonów kamiennych, od fizycznych ataków i doskonałej defensywy, czyli nikim innym jak właśnie Brockiem. O, zobaczcie, nawet podobny i to bardzo podobny. On nigdy nie miał otwartych oczu, czy tam raz w anime było pokazane, jak miał otwarte oczy. Ale trzeba przyznać, że Pokemony na dużym levelu. Jednak Graveler na levelu 62 to no nieźle, nieźle wyekspiony Pokémon. Ale od Surfa no nie powinienem mieć najmniejszych problemów, żeby go pokonać jednak. Jak w ogóle w dzisiejszym odcinku chcę dojść do tego rodzinnego miasta Reda, gdzie być może spotkamy nikogo innego jak właśnie profesora Oaka, z którym już wcześniej mieliśmy trochę do czynienia. O, Onix, czyli typowy główny Pokémon Brocka, on raczej no nie ma za dużych szans. Jest on Pokemonem kamienno-ziemnym i obrywa bardzo, ale to bardzo mocno od ciosów typu wodnego. No, coś czuję, że każdy Pokemon Brocka, choć nie jest on wcale słabym trenerem, to jednak padnie po jednym tylko ciosie.
Rhyhorn. Rhyhorn, no. Brock normalnie w anime nigdy nie miał Rhyhorna. Jestem tego wręcz przekonany. On raczej specjalizował się głównie w Pokemonach takich kamiennych. W sumie Rhyhorn jest też chyba kamiennym, ale no nie, on nie miał Rhyhorna. Jestem pewien, że Rhyhorn nie należał do Brocka. Tak jest, raczej na 100% nie mógł należeć do niego. I 904. Expa Water Bull będzie pewnie co teraz pokonanie jednego przeciwnika dostawał. O, Omastar! To ciekawe. Ciekawe. Tego Pokemon na pewno nie miał, ale miłe zaskoczenie, że taki Pokemon tu występuje. Co prawda też wodnym Pokemonem jest, ale kamienny bardziej jakby jest jego przeważającym. I oberwać powinien bardzo mocno. A jednak nie. Spike Cannon. O, ciekawy cios. No tak, w sumie Omastar dysponuje takim ciosem. Co mogę wam powiedzieć? No, zaskoczyło mnie. Myślałem, że Omastar tu oberwie mimo wszystko, że jest wodny, to jakoś super efektywnie. Ale okej, coś mi się pomyliło. W każdym razie Omastar obrywa mocno. Quarter Bull, 22 level. Jeszcze w dzisiejszym odcinku ewoluuje w Blastoise'a, zapewne. I Kabutops, o, druga z Kamilina. Fajnie zobaczyć, bo pierwszy raz je chyba widzimy w tej serii. A nie, nie, nie pierwszy raz. Ja je złapałem chyba. Bo w jakiejś jaskini tutaj, tam jak się przechodziło z Kanto do Johto, jest taka jaskinia z wodospadem. Tam się chyba dało złapać Omanyte'a. No oczywiście tylko w tej wersji, normalnie nie. Po prostu udało mi się właśnie. Ojojoj, ale krytyk. Ale jednak Kabutops nie jest słabym Pokémon. O, Ender. No spoko, przyspieszał, teraz go nie zabije, dostanie mu jeden życia. Ale teraz, proszę bardzo, już padł. 1327 expa. Bardzo, 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 bardzo fajnie. Water Bull. Kolejny level. No i co powiesz nam, drogi Broku? To już będzie nasza, moi drodzy, szósta odznaka. Pozostaną nam jeszcze dwie. A więc spoko. Naprawdę spoko. Boulder Badge. Szósta odznaka. Idę w ogóle nie po kolei tak jak trzeba, ale w tej wersji się nie idzie po kolei do odznak, więc się nie dziwcie. Tu się idzie tak jakby zupełnie losowo. Okej, może sobie włączmy rowerek. Co tu jest w ogóle? Tu było oczywiście kiedyś muzeum. Teraz nie ma nic. Tak, jest zamknięte, jest jakaś renowacja. Tyle nam napisali. Tu nic nie ma. Tu są jakieś drzewka, ale nie chce mi się nic zrywać. No i cóż, no po prostu mało ciekawe rzeczy. Tu można iść dalej na wschód, ale... Oj, trafiłem akurat na trenera. W każdym razie, co chciałem powiedzieć. Tu można iść dalej na wschód i dotrzeć do miasta, gdzie jest Misty. Możemy tam spotkać również po drodze jaskinie, gdzie można... Znaczy nie jaskinie, takie jakby przejście do miejsca, w którym chyba co noc pojawiają się Clefairy i od nich dostaniemy Moonstone'a. Ale ja tego nie będę wam pokazywać, bo to nie jest związane z fabułą i szczerze mi się nie chce tego pokazywać. No ale jak mówię, to nie jest związane z fabułą ani trochę. Ohoho, to był las oczywiście we wcześniejszych wersjach, taki lepiej udoskonalony. Tutaj jest on zdecydowanie uproszczony, jest to jakiś taki mini labirynt, tak to nazwijmy, ale labiryntem szczerze ciężko to nazwać, bo przejść to łatwo jak cholera. O, tu jeszcze coś jest. Dire Hit, ale tego nie podniosę. To jak się da Pokemonowi w trakcie walki, zwiększa szansę na krytyka. Ohoho. O, proszę bardzo. Jakiś trener. O, like bug Pokemon. To już wiemy, że Charizard sobie poradzi bez najmniejszych problemów, bo będą to Pokemony typu robaczego. No zobaczmy, Ariados. Dobrze, moi drodzy, ja już jestem z powrotem, wybaczcie mi bardzo, ale musiałem na chwilkę przerwać nagrywanie sobie. Ale już jak mówię, jestem z powrotem, możemy kontynuować. No cóż, tutaj trener ma Ariadosa, Pokemon robaczy, który no nie przetrwał Ink Ataku. No właśnie, widzicie, super efektywny oczywiście. No a Charizard sobie dalej XP, Water Bull wraz z nim. No dobra, panie dzieciaku z siatką na robaki, przegrałeś. O, tu kolejny trener. Kolejny trener, czy on nam coś zrobi? Tak w ogóle, to nie wiem, czy coś jeszcze się nie wrócę, bo w tym mieście, w którym byliśmy wcześniej, można zdobyć coś, dzięki czemu możemy widzieć w pewnym sensie Pokemona legendarnego Lugię. Ona wcześniej byłaby dla nas zupełnie niewidoczna w pewnym miejscu, choćbyśmy tam chodzili, a jak zdobędziemy pewien przedmiot, stanie się widoczna. Podobnie było, przynajmniej tak w Goldach było, jak ja grałem, i tak samo było właśnie z Ho-Oh'em. Ale zobaczymy.
Też hoład można było szybko zdobyć. Rapid spin. A nie, ucz się, i tak z ciebie nie będę korzystać, to po coś jeszcze będziesz uczyć jakichś tam ciosów. O, Butterfree. No nie, no takie walki to nie ma sensu pokazywać wam. Kontynuujmy sobie. Anthony Hicker, no bez przesady. Sam sobie wyobraża, dzwoniąc tutaj do mnie w trakcie nagrywania. Jeszcze gada mi o jakimś swoim Iglipafie. Kończymy, Hicker, kończymy. Hiker, Hicker. Walić to jak się nazywa dokładnie, jak się wymawia. Road 2. Tak, to jest między... Teraz będziemy w Viridian. Witamy w Viridian, proszę bardzo. Wejście do ligi, ale ja już widzę byłem, więc... No, mnie to nie dotyczy. Co to jest za drzewko? Co się tam kryje? Czy jest tu coś cennego? Aha, tu nic nie ma. Tylko taki objazd śmieszny. Trainer House. O, to jest dobre miejsce. Trainer House, chcę tutaj iść. Tu się walczy tak jakby z takim samym sobą. Chyba. Wejdźmy tutaj. I tu. Chyba można od razu wejść, prawda? Call Easier. Would you like to battle? Of course I want. Zobaczcie, wow, walczymy z samym sobą. WTF. No cóż, zobaczymy jakie Pokémony będziemy mieć my, bo tak, tak, my tak wyglądamy właśnie. Pewnie będzie miał chyba startery, tak. Meganium jako pierwszy, 77 level. Oh shit, ale się wpieprzyłem. Oh shit. Nieźle. Flamethrower, może coś zdziała. Ale na pewno przeżyje, jestem pewien, że przeżyje raczej ta Meganium. No widać, że przeżyła. Jak mnie walnie jakimś, właśnie tak spodziewałem się Bodyslama. Gorzej jak sparaliżuje. Ale nie sparaliżowała na całe szczęście, więc mamy już po Meganium. Czyli kolejne przeciwnicy raczej to będzie Feraligatr oraz Typhlosion. Przekonamy się już za chwileczkę. 1716, Wartortle. Ewoluuj jeszcze w tym odcinku, bo chciałbym już potem cię wymienić znów na kogoś innego. Feraligatr, tak. No tutaj zdecydowanie Electrabass. Jego Thunderbolt. No tu jest mniejsza różnica leveli. Thunderbolt, no może sobie poradzić, powiedzmy szczerze. Może, zobaczymy. Czy jednak może Feraligatr przeżyje ten cios, a może... Ach, przeżył, no minimal... A, ale sparaliżowało. Super. Ale no, Screech obniżył nam obronę mocno. Ale no nie, no to nic nie zdziała. Quick Attack bez problemu załatwi już go. No zostało mu tam maksymalnie z 5 życia, ale na pewno jeszcze nawet może mniej. Wartortle dostaje 27 level, a kolejnym Pokémonem jest Typhlosion. No tutaj, żeby było łatwo, Dragonite i jego Surf. Tak jest. Ale fajnie Typhlosion wygląda, jakby chciał powiedzieć You wanna fight? You wanna fight? Come on! Tak to wygląda jego postawa. Ale mamy te same levele, widzę. Mój Dragonite i jego Typhlosion. Mimo wszystko przeżył. Widzicie, że specjalnością Dragonite'a nie są jednak specjalne ataki jego Surf. No, nie zdziałał aż tak dużo, jakby się chciało. Ale ogniste ciosy są na niego nieefektywne, więc no cóż, to, że to wygramy, to było pewne. To jest dobre miejsce na wbicie sobie expa. Bo naprawdę widać, że dużo expa dostajemy za pokonanie tych trzech Pokémonów. Ale cóż. Cóż, cóż, cóż. To jest już koniec, wygraliśmy z nim. Wycofujemy się. Proszę bardzo, tu mógłbym sobie może z kimś pogadać, ale nawet mi się nie chce, nawet nie widzę większego sensu. Tutaj jest sala Pokémon, ale do niej i tak jeszcze tam nikogo nie ma. Możemy wejść, nikogo nie ma, więc się no nie opłaca tam wchodzić. Dlatego, żeby nie przedłużać, idziemy do kolejnego miasta sobie spokojnie. No, po co przez trawę? Chyba, że przez trawę zobaczyć, jakie Pokémony można tu spotkać. O, Furret, jego mam. Jakiś inny ciekawy? Pidgeot! Pidgeot! Ja chcę go mieć! Ja chcę go mieć! Skąd tu się cholera Pidgeot wziął? I to ostatnia forma. Widzicie, rzeczywiście w Crystal All można złapać wszystkie Pokémony. To takie rzadko występujące od tak w trawie. No najwyższa forma takiego Pokémona normalnie się nigdzie nie da złapać. A tu, o, chyba już widzę, że to są takie trzy główne Pokémony. Raczej, no nie, no, Furrity, głównie Furrity, Rattaty. No i ten Pidgeot nam się fajnie trafił. Dlatego, no cóż, będę potem przeglądać jeszcze sobie inne trawy. A może w nich znajdę też coś ciekawego. Bo chyba Pidgeota nie miałem, nawet nie sprawdziłem, chyba nie miałem na nim Pokébola, że jest złapany. Raczej nie. O, Jinx, 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 Jinx. Flamethrower, no cóż, ale 47 level, a więc no nie tak dużo. Tu chyba nie, nie wiem, czy zostały zwiększone levele, oni chyba mieli takie Pokémony na tych poziomach. Elektrabass, a nie zmieniaj, mogę oberwać bardzo mocno, ale coś czuję, że go rozwalę. O. Takie walki są dość nudne.
więc warto je przyspieszyć. Mark Mariego Flamethrower na mojego Charizarda to raczej nie był genialny pomysł. Okidoki. Tu już jeszcze jest jedna trenerka. I kolejny dziki Pokémon, Rattata. Szkoda, chciałbym zobaczyć jakiegoś fajnego, naprawdę fajnego dzikiego Pokémona jeszcze. Może jakąś legendę, bo one też tu latają w trawach. Oj, nie zmieniłem. Pewnie zginę. No, pewnie zginę, ale co tam, niech mi padnie Charizard. Nie będę płakał z tego powodu. Teraz niech troszkę inne Pokémony sobie potekspią. Wartortle już ma 30 level oczywiście. Pallet Town, wow, rodzinne miasto Reda. Przekonajmy się, czy jego mama tu jest. Tak, jest jego mama. Hi, aha, to zmieniono mu imię na jakiś z. Ale głupie. Bynajmniej głupie. Ale okej. Dobra, może się głupio nazywa, ale... telewizor, tak, to nic nie ma ciekawego. Co tam, wbijamy do jego pokoju sobie od tak. Potem jak go spotkamy, powiemy mu, że ma bajzl w pokoju. O, a to jest Daisy. Ona jest siostrą lidera Viridian, a siostra lidera Viridian to siostra tutaj była Blue, czyli tego jakby Garego, można rzec. Zobaczmy, czy jest profesor Oak. Jest profesor Oak. Ach, Judy, to ty. Tak, przebyłem taką długą drogę do Kanto. Pewnie... tak, zmieniam moc. Zbieram. Już mam 6, stary. Nie musisz się o to pytać, nie musisz się martwić. Co tam, Pokédex? Aha, będzie oglądać. No może mnie pochwali, bo trochę zdobyłem. Excellent. No wiem, że excellent. Dziękuję. Jesteś bardzo miły dla mnie. PC. Nic tu nie ma ciekawego. Chyba nic tu ciekawego nie znajdziemy raczej. Ian in New Bark Town. Aha, spoko. Dostał od niego maila. Ale okitoki. Czekajcie, jeszcze zanim to. Teraz będzie większa szansa na spotkanie jakiś tam sobie... wodnych Pokemonów. Jednakże może tak, dzisiaj już nie płynę nigdzie dalej. Chciałem dojść tutaj do Oaka, jesteśmy tu u Oaka. No i widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to ocencie, skomentujcie, zasubskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć i czołem. Narka!